Rozdział czwarty Jak wygląda staroświecki romantyzm? Czy las przypomina fabrykę? Szukam sojuszników. Narada wojenna. Gdzie jest ukryty pies nadleśniczego? Podejrzani osobnicy. Jak zostałem Don Kichotem? Czy można zwyciężyć Purtaka? Kto włamał się do radiowęzła? Panna Halinka lubi kryminały. Leśniczy Piątkowski okazał duże zrozumienie dla mojej osoby. Pogryzionej przez komary i oblepionej biotem. Na moje pytanie, czy nie mógłbym w pobliżu leśniczówki rozbić biwaku, zaproponował mi nocleg w wolnym pokoju. Żona leśniczego, sympatyczna pani Anna, zaprosiła mnie nawet do kuchni, gdzie przyrządziłem sobie kolację. Od pani Anny dowiedziałem się, że obydwoje, ona i jej mąż. Choć mogli pracować w dużym mieście, wybrali jednak zagubioną w lasach leśniczówkę, aby pozostać w bliskim kontakcie z przyrodą. Czy wobec takich ludzi miało sens ukrywanie celu mej wizyty u Winetu? Spodziewałem się, że pana źle przyjmie, pokiwał głową leśniczy. Już sam pana ubiór, garnitur i biała koszula mogły w nim wzbudzić niechęć. Nie cierpi samochodziarzy i niedzielnych turystów. Oczywiście, nie wiedziałem, że poszedł Pan do niego, aby go ostrzec. Wielka szkoda, że nie wziął sobie do serca Pańskich rad. Czy zalicza się Pan do przyjaciół Winetu? zapytałem. Mieszkacie w najbliższym sąsiedztwie i zapewne często spotykacie się z sobą. Może właśnie Panu uda się namówić Winetu, aby się odciął od działalności Ligi do walki z hałasem. Leśniczy zastanowił się chwilę, a potem przecząco pokręcił głową. Niestety, nie mam na niego żadnego wpływu. Odniosłem wrażenie, że od pewnego czasu nawet boczy się na mnie. Ma pretensje, że nie przyłączyłem się do jego walki o zachowanie starodrzewu nad jeziorem. W jego pojęciu nie dosyć kocham las i przyrodę. A może myśli, że się obawiam narazić nad leśniczemu? A jak jest naprawdę? Wydaje mi się, że winetu reprezentuje staroświecki, naiwny romantyzm. Jego stosunek do przyrody jest zbyt krańcowy. Dla nas, leśników, las to nie tylko obszar ziemi porośniętej drzewami, ostoja ciszy i spokoju, rezerwuar świeżego powietrza, ale także swoista fabryka produkująca drzewo potrzebne dla innych gałęzi naszej gospodarki. Stare, dwusetletnie drzewa są bardzo piękne, ale przedstawiają mniejszą wartość gospodarczą niż drzewa młodsze. Niekiedy lepiej jest wyciąć je i na ich miejsce posadzić nowy, młody las. Nasze państwo potrzebuje papierówki dla fabryk papieru. Kopalnie żądają kopalniaka dla ochrony podziemnych korytarzy. Do lasu trzeba podchodzić z miłością, ale bez staroświeckiego sentymentalizmu. I tak jest chyba w sprawie starodrzewu, o który walczy winetu. Gdyby winetu podszedł do tego bezwalenia w bęben wojenny i porozmawiał z nadleśniczym, być może potrafiłby przekonać wojewódzki zarząd, aby pozostawić wąski pas starych drzew nad samym jeziorem, resztę zaś wyciąć. Ale on napisał swój memoriał i zaatakował nas jako niszczycieli środowiska I nadleśniczy postanowił swoje zadanie wykonać. To znaczy cały starodrzew wyżywicować i potem wyciąć. A teraz Nadleśniczemu kradziono psa, aby go zmusić do zmiany planów państwowych. Ma pan słuszność podejrzewając, że Nadleśniczy widzi za tą sprawą osobę Winetu i jego zwolenników zgromadzonych w lidze. Może zdołam wytłumaczyć Nadleśniczemu, że Winetu nie ma nic wspólnego z tajną ligą? Ba, wzruszyłem ramionami. On nie miał z nią nic wspólnego jeszcze dzisiaj. Ale czy to samo będzie można powiedzieć jutro? Leśniczy westchnął. Obawiam się, że sprawa przybrała zły obrót. Czym się to wszystko skończy? Winetu i jego idea stworzenia strefy ciszy nad jeziorem zyska wroga w nadleśniczym, choć sam nadleśniczy kocha las, ciszę i przyrodę. Nadleśniczy zabierze żeglarzom bindugę, bo ich również posądza o przynależność do ligi. Zostaną nad jeziorem motorowodniacy i purtak, który w końcu zawładnie jeziorem i zaleje je hałasem z gigantofonów i paliwem z motorówek. A gdy władze połapią się, że jezioro nie nadaje się nawet do kąpieli, będzie już za późno. Trzeba lat, aby oczyścić wodę ze smarów, trzeba wielu lat. Aby powróciło tu ptactwo i wyrósł nowy las. Dlatego uważam, że powinniśmy coś przedsięwziąć, nie oglądając się na winetu, powiedziałem z mocą. Jestem gotów pozostać tutaj i spędzić tu urlop. Trzeba odnaleźć psa nadleśniczego i zdemaskować tajną ligę. Czy mogę liczyć na pana? Tak, odparł szczerze. Ma pan moją rękę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Uścisnęliśmy sobie dłonie. A w tym momencie doszedł nas, odbity przez las, głuchy, monotonny dźwięk. Słyszy pan? To warczy bęben wojenny winetu. Jest to prawdziwy indiański bęben, który przywiózł z Ameryki. Wyszliśmy przed leśniczówkę. Zapadła już noc, otaczał nas mrok i las pełen łagodnych poszumów. Nad kanałem krzyczały dzikie kaczory. Nabrałem w płuca głęboki haust powietrza przesyconego aromatem lasu. I pomyślałem, że wielu ludzi w miastach tęskni do takiej chwili, do takiego wieczoru, do zapachu lasu. Taki wieczór pozwala rozprężyć się nerwom zmęczonym pracą, daje nowe siły, budzi energię do dalszego działania. A jednak znajdują się ludzie. Którzy właśnie w imieniu tych spragnionych ciszy i spokoju niszczą jedyne miejsca, gdzie człowiek może rozprężyć swoje nerwy i odzyskać zdrowie. Oto przez wąski pas drzew oddzielających nas od jeziora, z drugiego brzegu, gdzie rozłożył się ośrodek wczasowy, dobiegły nas hałaśliwe dźwięki gigantofonów. Na jeziorze zaś bzyczały jazgotliwe motorówki. I w lesie głucho warczał Bęben wojenny, wzywający do walki wszystkich ludzi, którzy kochają przyrodę. We dwójkę, pan i ja, odezwałem się do leśniczego, niewiele potrafimy zdziałać. Co pan sądzi o krwawej Mary? Czy nie mogłaby nam pomóc? Tak, to świetny pomysł, zgodził się, zaraz do niej zadzwonię i poproszę, aby tu przyjechała. O tej porze kończy pracę w kawiarni. Jest córką nadleśniczego i dzięki niej możemy uzyskać pewien wpływ na niego. Poszedłem z nim do kancelarii leśnictwa. Piątkowski pokręcił korbką staroświeckiego aparatu telefonicznego i poprosił o połączenie z kawiarnią w Złotym Rogu. W pół godziny później przed leśniczówką pojawił się ruchliwy strumień światła i zawarczał motorowerek komar. Przyjechała nim krwawa mary uzbrojona w swój sztucer z japońską lunetą. Mam wrażenie, powiedziała dziewczyna do Piątkowskiego, że w złotym rogu dzieje się coś złego. Gdy tu jechałam, dwukrotnie spotkałam jakichś typków, którzy nieśli coś, co wyglądało na tablice ogłoszeniowe, ale na mój widok schowali się w krzaki. Nie mieli chyba uczciwych zamiarów, skoro tak zrobili. Zbadamy tę sprawę, zdecydowałem. Ale na razie proponuję naradę wojenną. Przykujecie, panowie, jakiś spisek? zaśmiała się dziewczyna. A może jesteście członkami tajnej ligi, która ukradła psa mojemu ojcu? Usiedliśmy we trójkę w kancelarii. W krótkich słowach opowiedziałem krwawej Mary o swej wizycie w ośrodku czasowym i ujawnionych planach furtaka. Zrelacjonowałem także odwiedziny u winetu i wyjawiłem swoje podejrzenie w sprawie działalności tajemniczej ligi. Postanowiłem spędzić tutaj urlop, oświadczyłem na zakończenie. Lubię przygody, a ta zapowiada się wspaniale. Stawką jest to osiągnięcie spokoju nad jeziorem, wyeliminowanie stąd ludzi, którzy odbierają innym możliwość prawdziwego odpoczynku. Pan Piątkowski zadeklarował mi swą pomoc. A pani? Ma pan moją rękę, podała mi małą, kobiecą dłoń. Więc jest nas teraz troje powiedziałem. Winetu i milczący wilk reprezentują, niestety, skrajne poglądy. Takich ludzi nazywa się ekstremistami. Winetu chciałby, aby ludzkość wróciła do epoki kamienia łupanego. Nie tędy droga. Jezioro nie może być ani własnością purtaka, ani winetu albowiem jest wspólnym dobrem Rozumiem, kiwnęła głową krwawa Mary i zgadzam się z panem. Rzecz jednak w tym, w jaki sposób zamierza pan działać. Naszym podstawowym zadaniem będzie zdemaskowanie purtaka, powiedziałem. Jestem przekonany, że to on kryje się za ową ligą. Niech pani postara się przekonać o tym swego ojca. To niemożliwe, westchnęła Ojciec nie uwierzy, że purtak ukradł mu psa. On jest przekonany, że na czele ligi stoi winetu, a do ligi należą żeglarze. Wszystkie fakty na to wskazują. Zgadzam się z panią. Dlatego przede wszystkim musimy odnaleźć psa pani ojca. Niech on nam da na to dwa, trzy dni. Porozmawiam z ojcem, obiecała krwawa Mary, ale on jest bardzo rozgoryczony tą sprawą. Trzeba panu wiedzieć, że do tej pory tylko dzięki osobistej interwencji ojca wolno było biwakować żeglarzom na bindudze. Albowiem jest to miejsce, które wiosną służy do spławiania drzew i w zasadzie wstęp obcym jest tam wzbroniony. Również robotnicy leśni, którym pozwolono na bindudze paść bydło, mają za złe ojcu, że wpuścił tam turystów, ponieważ żeglarze depczą trawę, a także gubią haczyki od wędek. Był wypadek, że krowa Haczyk połknęła i zdechła. Ojciec mój jest jedynym człowiekiem, który tu nad jeziorem bronił interesów żeglarzy. I właśnie dlatego zaatakował go Purtak, stwierdziłem. Chcę zdobyć bindugę dla ośrodka wczasowego. Tym szybciej musimy odnaleźć psa i udowodnić nadleśniczemu, że nie zrobili tego żeglarze, ale właśnie Purtak. Ach! To byłoby wspaniałe, aż klasnęła w ręce krwawa Mary. Wytarguję u ojca te dwa, trzy dni, zanim podejmie decyzję co do bindugi. Ale czy uda się nam odnaleźć psa? Jak pan myśli, gdzie go schowano? Nie wiem. I właśnie panią chciałem o to zapytać. Czy są w lesie miejsca, gdzie można by trzymać psa, tak aby go nikt nie usłyszał? Leśniczy Piątkowski i Krwawa Mary zastanawiali się długo. A wreszcie oświadczyli zgodnie. Nie, w lesie psa nie można okryć. Są składziki na beczki z żywicą i oczywiście można tam zamknąć skradzionego psa. Ale pozostawione samotnie zwierzę będzie wyło i szczekało. Usłyszą go gajowi albo robotnicy leśni i uwolnią. W takim razie pies został ukryty w ośrodku czasowym, oświadczyłem. Przypuszczam, że znajduje się tam sporo zakamarków. Zdaje mi się również, że widziałem tam wczasowiczów z pieskami i jeśli ktoś usłyszy szczekanie, pomyśli, że to jeden z tych psów daje znać o sobie. Łatwo też uwięzionemu psu dostarczyć jedzenie z wczasowej stołówki. Być może, że ma pan rację, zgodził się leśniczy. Ale w jaki sposób to stwierdzić? Trzeba znaleźć jakiś pretekst, aby się dostać na teren ośrodka wczasowego, rozejrzeć się i posłuchać. Przede wszystkim pani, pan nomary, potrafi rozpoznać szczekanie waszego psa. I to będzie nasze pierwsze bojowe zadanie, zdecydowałem, patrząc na zegarek. Albowiem pora była kończyć naszą naradę. Zrobiło się późno. Krwawa Mary powinna była wrócić do Złotego Rogu. Ja zaś z leśniczym zamierzaliśmy jeszcze przespacerować się nad brzegiem jeziora, aby stwierdzić, czy nie kręcą się tam ludzie, o których wspomniała dziewczyna. Ale po godzinnym spacerze po lesie powróciliśmy do domu, nie spotkawszy w ogóle żadnego człowieka. Podejrzani osobnicy przepadli w ciemnościach nocnych. Spałem na piętrze w pokoiku z oknem wychodzącym na las i kanał do jeziora. Szumiały mi drzewa za oknami. Przez otwarte okno osłonięte siatką wpływało do pokoju leśne powietrze. Gdy obudziłem się, było po ósmej rano. Leśniczy już od dawno przebywał w lesie, a nawet zdążył na motorowerze wpaść do nadleśnictwa w złotym rogu. Wrócił do domu przywożąc zaskakujące wieści. Liga ożywiła swoją działalność. W kilku miejscach nad brzegiem jeziora odkryto przebite do drzew drewniane tablice strefa ciszy. Był to czyn sprzeczny z prawem, ponieważ memoriał winetu nie został jeszcze rozpatrzony i nie wiadomo było, czy władze wyrażą zgodę. A ponadto wydarzyło się coś jeszcze groźniejszego w skutkach. W nocy włamano się do radiowęzła ośrodka czasowego i zdemolowano urządzenia nadawcze. Połączone z gigantofonami. Na miejscu włamania znaleziono kartkę z napisem liga do walki z hałasem. Kierownik purtak wezwał telefonicznie milicję, aby zajęła się odnalezieniem sprawców włamania jak opowiadał leśniczy, zdaniem purtaka sprawcy włamania nie trzeba było daleko szukać. Podobno krytycznej nocy, o godzinie dwunastej, widziano kanu winetu dobijające do przystani ośrodka. Czyżby winetu dał się wciągnąć w aferę i wziął udział we włamaniu do radiowęzła? Zastanawiałem się głośno. A może po prostu wciągnięto go w pułapkę? Idąc za pierwszym odruchem serca, chciałem już maszerować do wigwamu winetu, aby dopomóc mu wybrnąć z kłopotów. W porę jednak przypomniałem sobie o jego wczorajszym zachowaniu się wobec mnie i doszedłem do wniosku, że być może znowu potraktuje mnie niechętnie. Kłopoty z tajną ligą uczynią go może bardziej skłonnym do zaufania moim słowom, pomyślałem. Poprosiłem leśniczego o wypożyczenie łódki, zacumowanej w kanale. Postanowiłem popłynąć do kawiarni w Złotym Rogu, a potem ewentualnie do ośrodka wczasowego, aby nawiązać kontakt z panienką, którą tam wczoraj poznałem. Mogłem oczywiście pojechać lub popłynąć wehikułem, który był amfibią. Doszedłem jednak do wniosku, że wehikuł zbyt rzuca się w oczy. A nie chciałem, aby purtak lub nosek wiedzieli, że zostałem w złotym rogu, ba, że kręcę się koło ośrodka, co mogło wzbudzić ich podejrzenia. Płaskodenna, zrobiona z desek łódź leśniczego sunęła po wodzie lekko i szybko. Po kilkunastu ruchach wiosłami wypłynąłem z kanału na szeroko rozlaną toni jeziora. Dzień był od rana ciepły bezchmurne, po wodzie szły tylko lekkie szkwały, marszczące złocistą od słońca toń. Przy drugim brzegu koło bindugi widziałem stojące nieruchomo żaglówki, oczekujące na silniejszy wiatr, który, jak wiem to ze swego żeglarskiego doświadczenia, w taki dzień jak dzisiaj zrywa się dopiero koło południa. Zaroiło się natomiast od motorowodniaków, od wysepki do brzegu, gdzie znajdowały się kawiarnia, sklep, restauracja i poczta. Pracowicie warczały małe tumy mlery, doczepione do kajaków i puntów wędkarskich. Brzęczały głośno ślizgacze z dwudziestokonnymi silnikami. Na całym jeziorze nie znalazłby nikt miejsca, dokąd nie dochodziłby przenikliwy jazgot silników. Na szczęście milczały gigantofony w ośrodku czasowym i hałas na jeziorze był dziś chyba znacznie mniejszy niż wczoraj. Przywiązałem łódkę do Pala przy pomoście kawiarni i wszedłem do wnętrza. O tej porze gości było bardzo niewiele, usiedliśmy z krwawą Mary przy służbowym stoliku i mogliśmy swobodnie porozmawiać o naszych sprawach. Jeszcze wczoraj po powrocie z leśniczówki długo w noc dyskutowałam z ojcem opowiadała dziewczyna niestety ojciec nie chce wierzyć że za szyldem ligi do walki z hałasem kryje się purtak a nie winetu i żeglarze żąda dowodów a przecież pan ich nie ma prawda to są tylko moje przypuszczenia no właśnie dlatego z największym trudem wymogłam na ojcu aby wstrzymał się z ustawieniem tablicy, zabraniającej biwakowania na bindudze. Ojciec jest bardzo zmartwiony zaginięciem swojego ukochanego myśliwskiego psa. Opowiedziałam mu o panu i obiecałam, że zajmiemy się poszukiwaniami. Oświadczył mi, oddaję wam dwa dni. Albo uda wam się odnaleźć psa, albo dostarczyć dowodów, że to nie winetu i żeglarze, lecz purtak. A co ze starodrzewem? Oglądałem go. Jest bardzo piękny. W naszym kraju już nie ma tak wiele starych kompleksów leśnych. Ech, to trudna sprawa. Jeśli ojciec wstrzyma żywicowanie starodrzewu, dla wielu będzie to znaczyło, że uląkł się terrorystów. Obawia się, że to może zachęcić członków ligi do dalszych ekscesów. Poza tym ma w planie wycięcie starodrzewu i zasadzenie tam młodego lasu. Ojciec jest starym leśnikiem, zakochanym w lasach i swojej pracy. Jemu też żal tego starodrzewu. Co robić w tej sytuacji? Wyjaśnię panu w największej tajemnicy, że i on po cichu jest po stronie winetu. Wiem, że w największym sekrecie rozkazał pozostawić w stanie nienaruszonym dość szeroki pas starodrzewu nad samym brzegiem jeziora. A do Ministerstwa Leśnictwa napisał list z prośbą o korektę planu wyrębu, uzasadniając to względami krajobrazowo-widokowymi. Jest nadzieja, że ministerstwo zgodzi się na korektę planu. Ale nikt nie może o tym wiedzieć, albowiem terroryści z Ligi zaczną mówić, że to dzięki ich poczynaniom uratowano część Starodrzewu. I znowu ruszą do ataku. Pan chyba już słyszał, co się stało minionej nocy? Tak. Rozstawiono nad jeziorem tablicę z napisem strefa ciszy. To znowu akt bezprawia. Chyba nikt bardziej od leśników nie pragnie, aby tu była strefa ciszy. Ale z drugiej strony nikt, poza nadleśnictwem, nie ma prawa rozstawiania jakichkolwiek tablic na terenie lasów państwowych. I ojciec kazał gajowym usunąć tablicę, a straż leśna rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. I w pojęciu wielu ludzi ojciec okaże się człowiekiem, który rzekomo kocha hałas. Przede wszystkim należy odszukać psa. Wtedy uda się pani przekonać ojca, że liga do walki z hałasem to jedno, a winetu i jego memoriał to drugie. Popatrzyła mi w oczy. Czy pan jest tego aż tak pewien? W nocy zdemontowano urządzenia radiowęzła. Widziano winetu i milczącego wilka na przystani ośrodka. Milczałem, bo naprawdę nie miałem żadnej pewności, czy winetu i milczący wilk nie wzięli udziału w nowym terrorystycznym magdzie Ligi. A ona nacierała dalej. Pamięta Pan, że to właśnie milczący wilk w kawiarni zagłuszył wczoraj radia tranzystorowe. Każdy domyśla się, że on jest członkiem Ligi do walki z hałasem. A teraz, gdy zmuszono do milczenia radiowęzeł ośrodka, na kogo padną podejrzenia, szatański plan, piekielnie sprytna intryga. W dalszym ciągu sądzi pan, że za tą sprawą kryje się purtak, przecież to nie ma sensu, purtak nie działa przeciw sobie. A może właśnie chodziło mu o to, aby odsunąć od siebie podejrzenia, z powątpiewaniem potrząsnęła głową. Poza panem nikt nie posądza go o związki z ligą, więc on nie musi się niczego obawiać. Łacińskie przysłowie mówi Ten jest winien, kto ma z tego korzyść. Wkrótce przekona się pani, kto odniesie największą korzyść ze zdemontowania urządzeń radiowęzła. Podejrzenia, jak pani sama wie, kierują się w stronę winetu. Może właśnie chodziło o to, aby narobić kłopotów najpoważniejszemu przeciwnikowi Burtaka. Taki postępek nazywa się prowokacją. Odniosłem wrażenie, że nie przekonałem jej. Wprawdzie nie wysuwała przeciw moim słowom żadnych zastrzeżeń, ale też i nie podchwyciła moich argumentów. Była pani w ośrodku czasowym? zapytałem. Tak. Jeszcze wczoraj ośrodek zamówił u mnie trzy tace ciastek na dzisiejszą wieczorną potańcówkę. Pojechałam więc tam pod pretekstem, że nie wiem, jakie to mają być ciastka. Ale nie mogłam zbyt długo kręcić się po ośrodku i nie zauważyłam niczego podejrzanego. Zamówienie odwołali, ponieważ z powodu zdemontowania radiowęzła potańcówka się nie odbędzie. No cóż, może ja będę miał więcej szczęścia. Powiedziałem, podnosząc się od stolika i żegnając krwawą Mary. Odprowadziła mnie aż na kawiarniany pomost. Nie chciało się jej pomieścić w głowie, że jakiś obcy człowiek, który tu pierwszy raz przyjechał, nagle zechciał się zająć trudnymi sprawami mieszkańców Złotego Rogu. Ba, zdecydował się poświęcić na to swój urlop. Pan pracuje w Ministerstwie Kultury i Sztuki? Upewniła się. Jestem muzealnikiem. Zaśmiała się cicho. Czy to śmieszne? Troszeczkę, przyznała. Zawsze wyobrażałam sobie muzealnika jako zasuszonego staruszka z pietyzmem wycierającego kurz ze starych obrazów. A pan wczoraj powiedział: Lubię przygody. I zdecydował pan w złotym rogu spędzić urlop. Dziwne. Dziwne, zgodziłem się. Ale taki już jestem. Może po prostu doszedłem do wniosku, że Pukipur tak rządzi się tutaj jak szara gęś, staremu zamkowi wciąż grozi niebezpieczeństwo rozbiórki? A może przeraziła mnie perspektywa urlopu, polegającego na bezczynnym przewracaniu się z boku na bok, w zależności od tego, który bok już się bardziej opalił? A może jest pan współczesnym Don Kichotem? Czyżby sądziła pani? że walka z purtakiem przypomina walkę z wiatrakami? Za purtakiem stoi potężne ministerstwo, ogromny zakład, a za panem? Za winetu? Wzruszyłem ramionami. Myli się pani. Za purtakiem nikt nie stoi, bo on nie ma racji. Cała sztuka polega na tym, aby tego dowieść, a wtedy cała jego potęga runie w gruzy. To mówiąc wskoczyłem do łódki, odbiłem od pomostu i na pożegnanie kiwnąłem jej ręką. Do widzenia, Don Kichocie. Zawołała. Do widzenia, krwawe Mary. Odkrzyknąłem. Wzłożyła rękę w trąbkę i zawołała. Nie lubię tego przezwiska. Uśmiechnąłem się i jeszcze raz kiwnąłem jej ręką. Byłem już dość daleko od pomostu i nie mogłem jej odkrzyknąć, że mnie się to przezwisko bardzo podoba, ale warkot przejeżdżającej blisko motorówki i tak zagłuszyłby moje słowa. Dziewczyna nie zapytała mnie, w jaki sposób zamierzam spenetrować ośrodek wczasowy. W ogóle odniosłem wrażenie, że nie bardzo wierzy w możliwość odnalezienia psa. Jak sama stwierdziła, brała mnie za kogoś. Kto porywa się z motyką na słońce. I chociaż ofiarowała mi wczoraj swoją pomoc, rozmawiała z ojcem, nawet odwiedziła ośrodek czasowy w poszukiwaniu psa, to przecież nie wierzyła w skuteczność tych przedsięwzięć. Tak rozmyślając, kierowałem łódź w stronę pomostu ośrodka czasowego. Lecz gdy podpłynąłem dość blisko, ominąłem pomost, bo wydało mi się, że w natłoku plażujących tam w czasowiczów dostrzegłem instruktora noska. Domyślacie się chyba, drodzy czytelnicy, że szukałem panny Haliny, którą wczoraj poznałem w ośrodku. Jakże ją jednak mogłem wyróżnić w tłumie okupującym brzeg jeziora i deski pomostu. Leżało tam na kocach i leżakach mnóstwo osób, na wodzie krążyło kilkadziesiąt kajaków, rowerów wodnych i łódek. W tej masie pływającego sprzętu pozostawałem niezauważalny, ale i mnie również trudno było dostrzec pożądaną osobę. Może zresztą panna Halinka dziś zrezygnowała z opalania i poszła na spacer do lasu? Krążyłem chyba z godzinę wzdłuż brzegu i powoli traciłem nadzieję, gdy raptem ktoś do mnie zawołał z przepływającego obok roweru wodnego. Była to panna Halinka. Nie odjechał pan jednak, panie Tomaszu. PSST, cyknąłem, przykładając znacząco palec do ust i robiąc tajemniczą minę. Czy może pani podpłynąć bliżej? Mam ważną sprawę do pani. Zaciekawiona pokręciła pedałami roweru i po chwili znalazła się koło mojej łódki. Czy to pani unieszkodliwiła radiowęzeł ośrodka? Zapytałem żartobliwie. Słyszałem, że spełniły się Pani życzenia i zaprzestano nadawać stare melodie. Nie, to nie ja. Zrobiła to jakaś liga do walki z hałasem. Uśmiechnąłem się zagadkowo. Czy ma Pani coś przeciw małej randce, o tam, za tymi trzcinami? Będziemy mogli swobodnie porozmawiać. Mam dużo do opowiedzenia. Nie byłaby kobietą. Gdyby się nie dała skusić na propozycję odbycia rozmowy, która zapowiadała się tajemniczo. Zakręciła pedałami roweru, a ja poruszyłem wiosłami i oto znaleźliśmy się za kępą trzcin, osłaniających nas od brzegu. Jak pani widzi, zostałem w złotym rogu. I będę tu nadal. Zafrapowało mnie tu kilka spraw, o których się dowiedziałem. Chciałbym mi wyjaśnić. Wydaje mi się, że warto na to poświęcić urlop. Opowiedziałem jej o kradzieży psa nadleśniczego, o wizycie u winetu, o moich podejrzeniach wobec Purtaka i Tajnej Ligi. Fiuu, aż gwizdnęła panna Halina. Toż to prawdziwy kryminał. I pan tego nie zmyślił? Nie, podniosłem dwa palce jak do przysięgi. I pan sądzi. Że ów winetu jest niewinny i nie ma nic wspólnego z włamaniem do naszego radiowęzła? Jestem tego niemal pewien. Pan Purtak wezwał dziś rano milicję. Przyjechali, obejrzeli zdemontowane urządzenia radiowęzła, potem wsiedli na naszą motorówkę i podobno popłynęli do domu winetu. Widziano go tutaj ostatniej nocy. Niektórzy mówią, że to właśnie on przewodzi lidze do walki z hałasem. To nieprawda. Wiem, że dopiero wczoraj zwrócili się do niego, aby został ich honorowym prezesem i zjawił się o dwunastej w nocy na waszej przystani. Podejrzewam, że była to pułapka, w którą go wciągnięto, aby na niego rzucić podejrzenia o włamanie do radiowęzła. To wstrętne. Na niewinnego człowieka rzucać podejrzenia. Oburzyła się panna Halinka. Czy można mu jakoś pomóc? Oczywiście. Właśnie w tym celu szukałem pani. Chodzi o psa nadleśniczego. Jestem przekonany, że pies został ukryty w waszym ośrodku. Czy są tu miejsca, gdzie pies może pozostawać niezauważony? Ale co ma ten pies wspólnego z winetu? Psa ukradła liga. Jeśli zdołamy udowodnić, że zrobił to purtak, tym samym udowodnimy że to on kryje się za działalnością ligi i pośrednio pomożemy tym winetu. Rozumiem. Domyślam się również, że chce Pan, abym to ja zajęła się w ośrodku poszukiwaniem psa nadleśniczego. A jak ten pies wygląda? Stuknąłem się palcem w głowę. Nawet nie zapytałem, jak on się wabi i jakie jest maści, a to ze mnie gapa. Wiem tylko tyle, że to wyżył. Musi pani wypatrzyć, czy po obiedzie purtak lub nosek nie wynoszą gdzieś resztek jedzenia. Wydaje mi się, że pies znajduje się w jakiejś piwnicy albo szopie. Chyba są tu takie miejsca. Oczywiście. Służą jako magazyny na łódki, narzędzia i tak dalej. No właśnie. Zajmie się tym pani, panno Halinko. Naturalnie. Ta historia wygląda jak z kryminału, stwierdziła z entuzjazmem. A ja bardzo lubię czytać i słuchać przeróżnych sensacyjnych opowieści. Pan naprawdę pracuje w Ministerstwie Kultury i Sztuki? Bo jak się z panem rozmawia, odnosi się wrażenie, że jest pan, no, prywatnym detektywem uśmiechnęła się z zadowoleniem, że znalazła dla mnie właściwe określenie. Zdaje mi się, że za dużo jednak czyta pani kryminałów. Przysięgam, że pracuję jako muzealnik, a nie detektyw. Muzealnik w głosie jej zabrzmiało rozczarowanie. Zaręczam pani, że również muzealnicy potrafią brać udział w przeróżnych sensacyjnych historiach. Przeżyłem ich wiele i kiedyś pani o nich opowiem. Świetnie, ucieszyła się podała mi rękę i potrząsnęła nią aha przypomniała coś sobie, czy wolno pana o coś zapytać słucham pan jest żonaty nie i nie ma pan tu żadnej dziewczyny nie to dobrze dlaczego bo ja strasznie nie lubię innych dziewcząt, mam mnóstwo kolegów. A żadnej koleżanki. Dziewczyny są na ogół zazdrosne i lubią rządzić. Zawsze są z nimi jakieś kłopoty, dąsy, obrażania się. Jednym słowem, lepiej, że działamy we dwójkę. Może będzie nas więcej. Powiedziałem ostrożnie, myśląc o krwawej Mary i leśniczym. Nie chcę, żeby nas było więcej. We dwoje też odnajdziemy tego psa. Jeśli będzie nas więcej, to ja się wypisuję z tej zabawy. I zrobiła obrażoną minę. Dobrze, dobrze, rzekłem polubownie. Na pożegnanie poinformowałem ją, że mieszkamy w leśniczówce. Kiwnąłem jej głową i popłynąłem w stronę drugiego brzegu. Gdy już oddaliłem się nieco, westchnąłem ciężko. Uświadomiłem sobie, że Halinka pływa samotnie na dwuosobowym rowerze wodnym. Innymi słowy, dotąd nie znalazła żadnej koleżanki i żadnego kolegi. Pomyślałem, że zapewne w jej przypadku sprawdza się przysłowie, przygania kocią Garnkowi, a sam smoli. To ona lubiła rządzić i była zazdrosna o każdą koleżankę. Och, będą z nią jeszcze kłopoty, medytowałem. I ogarnęły mnie złe przeczucia.